Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w pierwszym odcinku długo zapowiedzianej serii Desperados 3. Tak, to specjalnie dla ciebie tutaj. Specjalnie dla ciebie. Zakupione, zainstalowane, proszę bardzo, będzie grane. Dzisiaj wprowadzenie. Powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem, że to robi firma THQ Nordic, czyli dobrze nam znana firma, która jest odpowiedzialna za remake Gothic 1. Tak więc zobaczymy, co tutaj mamy. Ja już sobie... Jest kontynuuj, widać, tak więc rzecz polega na tym, że musiałem odpalić, poustawiać. Przestraszyłem się, że apisy po angielskiemu były, ale jest polska gra, polska wersja w grze jest, tak więc oryginalnie nie musiałem żadnych patchaczy instalować. Tak więc zacznijmy sobie oczywiście od wybierz misję i od początku. To będzie małe wprowadzonko, tutorial, prowadzenie, samouczek, jak zwał, tak zwał. Nic innego mi nie pozostaje, jak was zaprosić na pierwszy odcinek. Po zresetowaniu gry mamy nową grę. Weźmiemy sobie poziom trudności zwykły. Angielski niestety, bo jest niemiecki, rosyjski, chiński, ching, chang, chong i angielski. Tak więc dialogi będą po angielsku. Zobaczmy, co tu się dzieje. Trzeba se kliknąć. Misja nazywa się Diabelski Kanion. Teraz zauważyłem, jak przeglądałem misję. Te 3D jakoś tak do mnie nie przemawia, no ale zobaczymy, jak to będzie w trakcie gry, no. Johnny, you're straggling. James, kupa. Right behind you, pa. Pa. Kupę dorobił się syna, pa. Może to przybrany. I'm going on ahead. You follow. Keep your head down. Yes, sir. Yes, sir. Okay, zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. Sorry, musiałem coś zrobić. Dobra. I teraz... Hello. Dobra. Mamy ruch. Będziemy poznawać postaci, tak więc już wiemy, już możemy wywnioskować, mogliśmy tutaj wywnioskować z tej małej jakże... strzelec. Jakże małej, że tak powiem, jest James Kupa. Z tego małego wprowadzonka, to mało wprowadzonko pokazało nam, że James chyba dorobił się syna. No dobrze. Co my tutaj mamy? Mysz. A, i jeszcze można mychą. Dobra, to ja nie muszę tutaj śmigać, dobrze. Tutaj chyba musimy dojść, tak? Jest minimapę. Nie zasłaniam swoim ryjem, nie. Tutaj w prawym górnym rogu, tak samo jak tutaj w lewym górnym rogu, nic się nie dzieje, tak więc spokojnie, bez nerw. Kucnięcie spacja. O kurde, on może wyczuć whisky, też w sensie wyczuwa whisky aż stąd. Oho. A trzeba kontrolem. Aha, okej. Okay. Jeśli wróg cię zobaczy, w jego pole widzenia wypełnia się na żółto. Okej. Okay. Podniesie alarm. A, można się kitrać tutaj. Muszę sneaky fuckera muszę zrobić. O, dobra, okej. Okay. Wyświetl w pole strzelca prawym przyciskiem myszy. Dobra, tego nie było powiedziane, że to prawym przyciskiem. Teraz już wiemy. Ale, aha, dobra. Te kropkowane, rozumiem, to jest... I co w tym momencie mam zrobić? Aha, bo on się tak szybko odwraca. Sure.
Aha. A jak tak zrobię? I co? Jesteś coś? Nie. A, że dziennik. Dołącz do ojca. Aha, dobra. On mnie zaraz zauważy. Aha, dobra, po prostu miałem dołączyć. Myślałem, że... O, jak on wyskoczył. Panda. Kung Fu Panda. Nie Kung Fu Panda, tylko ten. Ten drugi. Modliszka. Sure thing. Okej. Okay. Możesz zapisać grę w dowolnym momencie. No, to jest coś dla mnie. Perfekto. Szybkie wczytanie ostatniego zapisu odbywa się poprzez naciśnięcie F8. Korzystaj z tej funkcji często. Podnoszenie porażek i próbowanie ponownie jest nieodłączną częścią gry. Ach, fajnie mnie mobilizuje gierka. F5. Ciach, dobra. To szybkie zapisywanie. Powiedzmy, że... Okej. Ciekawe, czy będę musiał tutaj kogoś... Cooper może rzucać monetą, by odwracać uwagę wrogów w zasięgu niebieskiego pola. Naciśnij D, a następnie LPM, aby nią rzucić. A, D, okej. To się chyba będzie tutaj D, F, albo wsadem dobrze by było. Tak robimy. D. Ej, to ile on tym ma tych monet? Dobra. A, to ty go zabiłeś, dobrze. Teraz sobie nacisnę spację. Można przybliżać ją. Okay, dobra, a jak na... Aha, tak można oddać, dobra. Ostatni zapis, minuta 15. Jak nacisnę spację? Aha, dobra, okej. Okay. Lol, to jest przypomnienie o szybkim zapisie. To jest jeszcze bardziej coś dla mnie. Już kocham tę grę. Ale gra mi się super. Jest taka mocno intuicyjna i czuć świeżość, powiew świeżości. Jest... No, widać, te animacje są takie. Okej. Dobra, comprende. Tryb porachunków pokazuje, pauzuje grę i pozwala ci zaplanować jedną akcję dla każdej postaci. Możesz wykonywać akcję od razu lub zachować je na później. Naciśnij Shift, by wejść w tryb porachunków. Shift. Dobra, to pauzuje w ogóle grę i jest jakiś... I nie ma możliwości w żaden... Znaczy nie, inaczej. To pauzuje po prostu grę. Czyli w przeciwieństwie do poprzedniej części, to w ogóle pauzuje grę. Tu coś było. Ale tu chyba nie da się wejść jakoś. Chyba, że przez dom. Tędy może. Dobra, D, rzuć monetą, okej. Okay. Tak. Shift kontynuuj, Enter wykonaj. Enter, a to ten duży Enter. Dobra! Ej, dobra, to ja miałem rzucić w Tomon tutaj. Bo ten koń robi... Iha! Kobieta z bronią, a ja usłyszałem... Przeczytałem kobieta z brodą, dobra, nieważne. Źle to zrobiłem, dobra, okej. Okay. Shift, tak. Można zrobić tak, sobie poczekać i tu jest Enter. Dobry! I ten go dobija, dobrze. Muszę się jeszcze tutaj kobieta z bronią zro. Hey pa. Yeah. How many men does Frank have? Doesn't matter, boy. One on one, you always. Ale kobietę, aha, związał. Nie zabił kobiety. Sure. Let's go. F5 szybki zapis wszędzie pokazuje.
Muszę to ustawić co 5 minut, żeby to mi się przypominało o tym. No, widzę. To tędy pewnie trzeba zejść. Przybliżenie kółko myszy, tak jakbym nie zdążył zauważyć. Dobra, czyli tu. Szu, szu, szu. Tędy muszę przejść. Tu zaraz pewnie ktoś wyjdzie na bank. Ty, nie, fajnie, 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 fajno. I teraz tak będzie, ła, modliszka. Kurde, tak, on tak biega, tak. Asasyn, nie modliszka, asasyn. Tutaj nawet nie wiedziałem, że jest jakaś góra. Aha, dobra, bo tu jest na górę i to jest patio. Dobra. I got this. Muszę się trochę jeszcze przyzwyczaić do tych, Twik, dobra. Ostatni zapis. Matt's my boy. Kliknij, aby wykonać ostatni zapis. Co minutę będziemy się bawić. O, to już żadne... Tutaj jeszcze mogłem wejść. Jest tu coś? Kontrol? Nie, nie ma nic. Podoba mi się grafika też. Jest taka mocno... Mógł zejść po schodach, chłop. Kucając spacja, możesz bezpiecznie przemierzać się przez ciemny i pasiasty obszar. Dokładnie. Pola widzenia wroga. Kucając na dachu zawsze... Pozostaniesz w ukryciu dla strażników poniżej. Okej, dobra, to rozumiem. Super, jesteś super gra. Sure. No problem. You gotta find a way to sneak through. Dobrze, ale to ten mnie najbardziej tutaj. Ten mnie w ogóle nie interesuje. Aha, nie wiem jak tu. Tu. Dobrze. Muszę znaleźć sneaky fucker, żeby się gdzie przeteleportować. Nie wiem, gdzie się mam przeteleportować. Zawsze mogę tu... Nie, tu nie, nie da się wejść. Dobrze. Tu? Dobra, inaczej. Jak daleko rzuca tą monetą? Prawie, że na pół mapy. Nawet tu dorzuci. Nie. A nie, dobra, on dorzuca tylko tu. Jak oni się odwrócą? Gdzie jest dziennik? Dostań się na dachy. Tutaj po prostu mam się dostać na dachy. Super, jestem przypominanko. Fajne to jest, że za tymi beczkami mnie nie widać. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Co jest śmierdzący Mendel? Oho, będzie pojedynek. Ale mnie obchodzi. Wyszli, popatrzeć. See the one in the back, near the cliff. Find a way to distract him with your coin. Then I can take them both out. Ej, a ja myślałem, że się nie da. Ja się, ale jednak się da. Lol. Czyli można zrobić tak. Ekstra. Prawym i prawym. Dobra. One fake coin coming up. Need some change? Nie widział. Close'a, okej. Okay. Dobra, give me some time. Szuka kolejnej w kieszeni. Sure. No nacisnąłem D, chyba. Still got plenty left. A, nie trzeba trzymać, tylko wystarczy nacisnąć. Dobra, okej. No i co? To tutaj? Gdzieś tutaj? Throw the coin closer. Jak bliżej? Bliżej niego czy bliżej co? One fake coin coming up.
need some change? He didn't hear the coin. To jak oni patrzą? Still got plenty left. Come on, turn around. Throw the coin closer. Teraz będziemy się bawić tutaj. Ostatni, dobra, tutaj sobie zapiszę. I picked up these. Heads or tails? He didn't hear the coin. Leave it to me. Zrobimy inaczej. Sure, let's go. One fake coin coming up. Need some change? Throw the coin closer. Right, on my way. Dobra, to inaczej. Szkoda, że ja nie mogę tego, bym po prostu dziubnął. Still got plenty left. What's that? He has to look away. Aha, w inną stronę ma dobra, w inną stronę ma się obejrzeć. Bo on chce go zabić. O to chodziło? Dokładnie. A ten go tu... Aha, widzisz. A widzicie, tak to właśnie bywa. O to chodziło. A ten siedzi w krzaku. Dobra, teraz możesz ukrywać ciała w krzakach i innych miejscach. Przytrzymaj kontrol, a następnie naciśnij lewy przycisk myszy, aby podnieść ciało. Niosąc je, przytrzymaj kontrol i naciśnij lewy przycisk myszy, aby upuścić się w wybranym miejscu. Aha, czyli mogę związywać w ten sposób, patrz ta. Good job. Now hide him in the bushes. Dobrze. Trzeba tylko kontrol, to już wszystko się kontrolem. Co, on próbuje go podnieść, czy... Aha, dobra, on jest za młody, żeby takiego draba przecież podnieść, nie? I ciach. Okej. Czyli tak naprawdę wszystko się odbywa kontrolem. Ten szybki zapis, ja będę musiał co 5 minut zmienić. Bo co minuta to jest za często, te przypominajki. Albo co minutę automatycznie, nie, automatycznie to też bez sensu, bo jak coś schrzanie... No, to będzie jazda. I'll get it done. Nie słyszę nic. Where'd they all come from? Don't matter. See that crane up there? Yeah. How about you go over there and make a delivery? Coming right up, sir. Okej, okay, dobra. I jeszcze raz. Nie doczytałem, bo się bawiłem kamerą. Mam użyć dźwigu. Aha, dobra, w ten sposób. Ale jak mam go użyć? Tu, dobra, okej. Okay. Spacja, marcia. Dobrze. Nie, wspinamy się. Muszę jakoś tutaj muszę dojść, tak? Okej. Okay. Nie. Okej. Okay. Ten tutaj nic, praktycznie nie patrzy na nic. Ma to w dupie. Ci są odwróceni do... Dobra, a tak? Okej. A, tak mogłem, dobra. Bez monety. On jest tak za... Tak ogarnięty. O, fajnie. Jest pokazane, kto jest w środku, którędy mogę wejść i którędy wyjść. Subcio. Okay. Nice job, son. Now stay right there. I'll come to you. Dobra, miałem się nie ruszać stąd. On my way. A, tędy mogę wejść. Dobra, zobaczymy, co tu się dzieje. Good job, boy. You know the drill. You wait till I'm back. Thought I was ready this time. Next time, I bet. I said the same thing last time. Why can't I come with you? Just give me a gun. Just me gun. Get a gun, huh? Oh. Będziesz jak twój ojciec. I want to see you hit that tree from 15 paces. Ale strzelasz, a on dostał nóż.
Okej. When you pull that off, you're ready for a gun. See you later, Johnny. Johnny. THQ Nordic prezentuje. Już mi się podoba. Fajno. A z tyłu? Desperado. Gra Studio mi. You know mi. Chapter 1, The Doctor and the Bridge. Rozdział pierwszy. No, chce mi się grać. Chce mi się grać. O, fajna gierka. Tutaj fajna gra. Dobrze powiedziałeś, kurde, dobrze. Na pewno ja wiem, że to oglądasz, tak, do ciebie mówię, Majto. Tak więc tutaj normalnie aż mi się morda śmieje, zaraz zaczynam nagrywać kolejny odcinek. Odcinki będą wychodzić niestety co niedzielę, no bo tutaj wyjazd, urlop, metro, live'y. Mam dużo do roboty teraz ostatnio, bardzo. Tak więc nic innego mi nie pozostaje, jak wam podziękować za to, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście, a przede wszystkim wytrzymaliście. Na razie, cześć!